Nasi uczestnicy, myślę, że grubo ponad 100 osób, będą biegali tak naprawdę po centrum Katowic i odkrywali prawdę o tym, jak wyglądało II Powstanie Śląskie, nie tylko od strony takich suchych faktów historycznych, ale też od takiego przebiegu z punktu widzenia zwykłych mieszkańców. Dostaje pan ekwipunek swój, pakiet startowy, w którym znajduje się karta gry, mapka i taka gazeta do wyklejania, dlatego że na każdym punkcie będziecie dostawać różne ciekawostki właśnie dotyczące urzędników i wtedy sobie wyklejacie taką gazetę. No jest to okazja, żeby się trochę pobawić, wyjść z domu, poruszać się, nie siedzieć cały czas przed komputerem czy telewizorem. No, przy okazji jest wartość dodana, można się paru rzeczy jakichś nowych dowiedzieć, jakichś informacji. Same nagrody na przykład, które są na końcu, że tak powiem, też są jakby w pewien mniejszy czy większy sposób kuszące? W sumie jesteśmy dopiero drugi raz, to z tego co raz były gry planszowe, no to też spoko, bo przynajmniej też właśnie taka gra, to na przykład można potem też pograć na przykład i spędzić też czas podczas gry, takiej już w domu na przykład, jeśli nie będzie można wyjść czy coś.